Siemano wariaty, mamy dzisiaj tutaj przed nami dwie pary. Jedną parę, która jest w związku, a drugą parę, która jest po rozwodzie. I będą oni opiekować się dzisiaj dziećmi. Będą oni dostawać punkty za różne konkurencje i zobaczymy, kto lepiej sobie poradzi. Tak więc lecimy do pierwszej konkurencji. Let's go! Przechodzimy do pierwszej konkurencji, którą będzie nazwanie dziecka i będzie można za nią zdobyć jeden punkt. Co to jest za dziecko? To jest Gryzia, Gryzelda. Nie denerwuj, bo cię ugryzie. Chcesz sprawdzić? Nie. Wolę nie sprawdzać. Jak wam się w ogóle żyje po związku? Dobrze, dogadujemy się. Gryzia trzyma nas. No, kto się dogaduje, ten się dogaduje. Dobrze. Gryzia umie bardzo wiele rzeczy, teraz akurat trochę jej stan pękły, czekaj. U Jezu! Czekaj. Gryzia już powoli, wiesz, staje na nogi. Nawet TikToka umie nagrać, jeśli będziemy chcieli. Ja proponowałem kosiarka. Gdzie teraz nie skosiła włosów. Ja bym dała jej... Okej, okay, nazywamy, nazywamy ją. Ale słuchajcie, dziecko ma godzić rodziców. No właśnie. Żyjmy ją Klara. Połączenie kosiarki, Stacy, to jest Klara. A wiesz dlaczego? Bo jest bardzo przyczepna, jest klarowna, trzyma się na klamerki. Tak, jeszcze nie rozmawia. Ona nawet tańczy. Ja na badu. Nie, bo ja uważam, jest dużo imion właśnie takie połączenia człowieka z przyrodą. Jest, nie wiem, jagoda, jest róża, jest oliwka. Lilia. To wymyślmy coś, popatrzmy na naturę. Ja powiem wam, że macie jeszcze 20 minut na nazwanie dziecka. Trawka. Stokrotka. Lilia. Niech Lilia, będzie. Tak? Niech będzie. Dobrze, to wasze dziecko dzisiaj ma na imię Lilia. Nie było niestety tutaj wody. Mam nadzieję, że motoryści ją dorobią. Proszę państwa, tą konkurencję było mi bardzo trudno rozstrzygnąć, bo oni dali nazwę swojemu dziecku do tego adekwatnie, jak się dziecko się zachowuje, czyli gryzie. Podobno Dydek jest pogryziony. Nie dotykaj. No jest trochę pogryziony faktycznie. Dobra. No a tutaj dali imię bardziej dla urody chyba. No i jeszcze Lilia. Pływa, bo Lilia wodna. Ona pływa, tak? No. Chcemy się przekonać, czy pływa. Każdy noworodek pływa. No, bo to ma z niego związane z naszym dzieciaczkiem. Dobra, no to moim zdaniem tutaj jak i ta para powinna dostać za ten konkretny punkt. Bo doszli do zgody. Uważaj na dziecko. Myślę, że na tym skończymy tą konkurencję i przejdziemy do kolejnej konkurencji. Chodźmy dalej. Dobra, proszę państwa, mamy już ze sobą dwójkę od tych bobasów. Lilię i Gryzelię. Gryzie tak dokładnie, w skrócie. Dobrze. Najpierw rozbierzmy Lilię. Okej. Nie wiem dokładnie, jak to się robi, bo jeszcze dziecka nie miałem. I mieć raczej nie będę. O, dobra, trzeba zdjąć czapeczkę. Teraz zobaczymy, jak rodzice sobie poradzą, jeśli ich dziecko leciutko się zesra. Ale ciepła kaszka poleciała. Ojej. Lilia już popuściła porty. Dobrze, Lilio, proszę, żebyś była tutaj. Dobra, Gryzelia tutaj bardziej taką ma. Tak bardziej jej pociekło po różnych stronach świata. Rozgałęziło się. Teraz zawołamy pierwszą parę, czyli od Lilii. Parę od Lilii, czyli Santi i Borysa. Zobaczymy, w ile czasu poradzi sobie pierwsza para, a w ile czasu poradzi sobie druga para. Tak więc zapraszam pierwszą parę. Powinno im to pójść sprawnie. Lilii popuściła tutaj kupeczkę. Ściągamy, jest mega żeby nie ubiegać. Muszę włączyć stopę jeszcze. Czekaj, ale to może być tak. Pamiętajcie, że najważniejsze jest to, aby zredukować jej pupkę, żeby nie dostała żadnych. Powiedzcie, kiedy zaczniecie. Tak, to taka owiec, a nie Lilia. Ojojo. Jakaś słodka pierwsza pupka. No, wycieraj, tatek. Boże, ej, to, nie wiem, czy ma. Pamiętaj o tym, że trzeba, podnosimy ją od ziemi, żeby nie musiała głupką uderzać, tylko trzymam ją za brzuszek. Tak. Położysz mi dziecko? Czekaj, o. Ładnie tak. Rozkrycz się. Jaka ślicznatka, wiecie, kochana. No, proszę państwa. Coś im to kiepsko idzie, chyba tak, nikt kiepsko, tutaj kieluszki nie przebierał. No, czas leci. Ej, kaka się rozsypała. Tato! Ojojoj. Jest pięknie zawinięta, wygląda bardzo ładnie. Na pewno sraczka już żadna nie przecieknie. No i co, Lili? Jesteś super. Mogę ją zjeść. Jakie słodkie. Okej, no to ubieramy nasze dziecko. Mam nadzieję, że sobie super poradziliśmy. Ja jestem mega z nas dumna. Bardzo fajnie mi się pracowało z Boryskiem. No i pięknie wyglądasz. Skarpetki. Zakładaj skarpetki, jakieś słodki. No. Para w związku poradziła sobie, uwaga, w minutę 36. Tak więc, no, fajny czas, jak na przebranko kubki. Teraz zobaczymy, jak poradzi sobie druga para. Gryzella popuściła trochę mocniej, mi się wydaje, niż Lilia. No ciekawe, jak sobie poradzi para, która wzięła rozwód, bo mogą być przy tym lekkie kłótnie. Zapraszam. Witamy. Dzień dobry. A co jeżeli Gryzia umie już korzystać z nocnika?
i nie musi nosić pampersów. No jak widać musi. Nie, to jest incydent taki. Macie pieluchę? Pieluchy zawsze mam. Jak zapakowane. Butelkę też mamy, jakby się chciało jeść podczas przewijania. Jesteśmy gotowi. 3, 2, 1. Ty, ale co? Ojeju, tatusiu. Gracjan, dlatego właśnie z tobą wziąłam rozwód. Dokładnie, tam wejść w zakamarki. Nie, ja muszę ten tutaj, tego. No i skarbaliś. Cześć. Ja? No. Woda. Kubka dostała się w miejsca intymne chyba. Wiesz co, ją się naperfumuje i ona będzie ładnie pachnieć. Trzymaj ją za nogi, żeby nie uciekła, bo ona... Gryzia, nie bądź jak twój ojciec. Gryzia. Jaki ojciec zły? Ja myślałam, żeby do ciebie wrócić, naprawdę. Ale ten odcinek chyba mi pokazał, że tu możemy gadaj to zrobić. Dobra, dajemy dalej. Kracuś! Ojej, jak się spłaszczyła. No bo ma za dużego pampersa. To jest taki na 4-letni. Okej. Nie zauważyłeś, to mogę powiedzieć, jakby na pieluchę założyliście na drugą stronę. I też zauważyłem. To nie jest agresja. Ten przebieg zdaniem, dlatego powiedziałem, że trochę pieluszka wielka. Od tyłu się wydaje. Widzicie? I ma szaliczek. Bo tutaj pieluszka jest ładna, taka biało-różowa, pasuje tutaj do koszulki. Jeszcze smoczek trzeba. Wydaje mi się, że jest bardzo ładnie. I możecie jej robić teraz zdjęcia, bo jest odporna na flesza. Do tatusia podobna. Lecimy do podsumowania. W tej konkurencji były 4 punkty do zdobycia, tak więc zobaczymy, ile punktów zdobyła i jaka para. Czy para w związku, czy para, która się rozstała. Pierwszy punkt można było zdobyć za wytarcie dokładne dziecka. Jak widać było, Gracer i Julka wytarli nie do końca poprawnie, tam kupa wpadła do oczka i do jednych dziecka, niestety. Tutaj jednak to wytarcie było prawidłowe i nie widziałem więcej kokoliny. Dokładnie tak. Tak więc otrzymuje tutaj para w związku punkt. Mają jeden punkt na koncie za tą konkurencję. Kolejny punkt można było zdobyć za uważanie na głowę dziecka. Bo jak wiadomo, przy wycieraniu dziecka można walnąć łatwo dziecko tyłem głowy o stół. Gryzelia niestety dostała 50 razy w głowę. Nie, nie tak. Ja nawet nie zauważyłam, bo u nas to codzienność. I tutaj jak było widać, opiekowali się raz, leciutko walnęli, tak więc było okej. Okay. Całowała. Było okej, okay, tak więc tutaj też para w związku dostaje jeden punkt za tą konkurencję. Dobra, kolejny punkt można było zdobyć za poprawne założenie pieluchy. Dlatego tutaj para też niezbyt dokładnie założyła tą pieluchę. Ja się to dziecko waży. I jest ona na odwrót założona. Nowy drip. No to tak więc tutaj para w związku też dostaje punkt i mają razem, za tą konkurencję mają razem 3 punkty. I ostatni punkt, uwaga, był do zdobycia za czas wykonania zadania. Jedna para wykonała to w minutę 24, a druga para w minutę 36. A para, która zwycięża jeden punkt, jest para Gryzeli. Tak więc na razie wygląda to tak, że para w związku ma 4 punkty na koncie, a para, która się rozwiodła, ma 2 punkty na koncie. No, wygrywamy to. Tak, teraz lecimy na dwór, zobaczyć jak oni sobie poradzą w innych warunkach. Teraz nasi cudowni rodzice mają kolejną konkurencję, a będzie ona polegała na tym, żeby zawieźli na wózku dzieci, będą mieli po 10 minut, żeby wybrać im outfity i będę oceniał i outfit, i czas, w którym się wyrobią, i to, jak jeżdżą z dzieckiem na wózku. Tak więc zobaczymy. Mają na tej konkurencji do zdobycia 3 punkty, zobaczymy jak sobie poradzą. Uwaga, czas, start. Będziemy mieć pod sklepem. Dawaj, bo jeszcze start. Ja prowadzę kobasa, ty lecisz. Noworodki, zostaw noworodki. Ubieraliśmy fioletowy, co? Różowy. Słodkie kubuś puchatek. Serio, kocham ciuszki dla dzieci, one są mega słodkie. Ja po prostu moje dziecko będzie tak słodko ubierać, tak jak będzie chciała, ale takie spodenki. Ale to chyba wszystko jest moim zdaniem trochę za duże. My już mamy specjalnie wszystko to wiesz. Ja z Borysem, nasze dziecko zaraz sfitujemy. Teraz czas na kolejną parę, ale w międzyczasie idziemy się przejść po sklepach. Dobra, teraz wasza kolej. Macie 10 minut na zakupy, czas start. Dawaj, nie wywal gryźni. Dobra, będziemy losować z zamkniętymi oczami, co wybieramy. Czekaj, zaczynamy od tego? No, tam. Coś bardziej ten, tamskiego. Dobra, ja kręcę, a ty mi powiedz stop. Dobra, i stop. Dobra, o, idealnie. O, Little Big Man. 15 zł. Tak, super Gryziu. Little Man with Big Plans. Gryzia to jest to, czego ty potrzebujesz. Dobra. Tak. Nie. No gryza dla gryzi. Ale ona już nas pogryzie. Ale gryzia musi mieć gryzę. Ja ci powiem stop. Dobra. Stop. Czy to jest za duże? Idealne właśnie. Na gryzie? Tak, jest super. Idealna. Gryzie lubi oversize. Gryzia! Gryzia, to nie było zaplanowane! Muzyka przejechać.
Dobra, proszę Państwa, są z nami już rodzice i dostałem tutaj ważną informację i za jeden punkt, który dostanie ta drużyna. Yes! Ponieważ ta drużyna wywaliła dziecko z wózka, a to jest punkt, tak jak Wam mówiłem, że to lepiej będzie prowadził dziecko na wózku. I z tego co słyszałem, to Wasze dziecko ucierpiało. Nie, nieprawda. A wiecie co to jest? Gryzia kupiliśmy i gryzak, żeby już nie gryzła rodziców. O, ale mądro. I brakuje jej chłopaka, dlatego ma na bluzce napisane men. Ej, a wiecie co nasza ma okulary, żeby nie oślepiała chłopaków. Okej. Dobra, ja tutaj potrzebuję informacji za jeden punkt. Czy każdy się wyrobił w 10 minut? Tak. Dobrze, no to jako i iż każdy się wyrobił w 10 minut, to ta drużyna i ta drużyna dostaje jeden punkt. Czyli tu jest dwa punkty, tu jeden punkt za tę konkurencję i ostatni punkt, który rozważy tą konkurencję, to jest ubranka. Wygląd. I tutaj ja muszę zdecydować, okej. Okay. Nawet może latać teraz. Czapka, że skarpety. Nie wiem, czy trochę nie zgniata główki dziecka. Nie, nie, ponieważ jest bardzo rozciągnięta, ma dużo luzu tutaj. Okularki przeciwsłoneczne, właśnie jak mówiłam, żeby nie oślepiała. Ale ogólnie fajna czapka, no widać, że Spidermana, wy lubicie Spidermana, tak więc fajnie. Jest taka przystojna potacie, więc właśnie trzeba było, wiecie, zakryć jej oczka. Okay. Pod spodem ma jeszcze strój, paseczki. A czy dobrze zakładać takiemu dziecku okulary, bo jestem w lęcie mi się te okulary nie będą niższe nad noskiem? Nie, nie będą niższe, bo to jest tutaj nad noskiem. To jest tak poróżniane, żeby wiesz, po prostu miała drip. Dobra, tutaj mamy parę, która się rozwiodła. Ale my się bardzo dobrze ostatnio zagadujemy. Okej, dobra. Tak. Tutaj widać, że to jest po prostu... Przepraszam, ona ma tiki, ten gryz. Okej, to ja nie będę dotykał tego dziecka. Okej, to są takie uszy, po prostu uszy, tak? Tak. Kotka. Do tego mamy trąbę mamuta, która jest gryzakiem, żeby gryzia nie gryzła ludzi. Okej. Bo gryzia jest niesforna. A poza tym gryzia lubi brud. A do tego to są spodenki, ale dodamy, że jakby my lubimy zabawę, tak? Gryzia też ją lubi, więc dobra. Ciuchy były dobierane losowo. Kręci się, mówisz, jakie mówiliśmy stop i to, co wylosowaliśmy, to wybraliśmy. Dobra, no to... A poza tym patrz, to jest inwestycja w przyszłość, dlatego że spodnie są za duże, czyli że będziemy mogli przez wiele lat je zakładać jej na kiperek. Okej, no to moim zdaniem każde dziecko ma inny styl, każdy rodzic sobie dopasowuje do dziecka jakikolwiek styl, tak więc jak i ta para dostaje tutaj jeden punkt. Ta para dostała 3 punkty za to zadanie, ta para 2 punkty. Ej, jesteśmy tak dobry, więc ta para ma 7 punktów, a ta para ma 4 punkty. Zobaczymy, jakim pójdzie w kolejnych konkurencjach. Teraz mam kolejne zadanie dla Was za 2 punkty. Macie 5 minut, musicie iść do kogoś, do randomowego przechodnia i poprosić go, żeby potrzymał Wam dziecko, zaopiekował się nim na 2 minuty. Tak więc macie na całe zadanie 5 minut, ale 2 minuty musi się opiekować ktoś Waszym dzieckiem. Macie czas od teraz. Po angielsku. Dobra, hello. Are you Julia? My baby. Jak jest? Utrzymacie? Can you? My baby, please, baby. My baby needs help and my baby needs hug. Can you take my baby for 2 minutes, please? Oh my God, and thank you. You. 2 minutes, please. Why? We can sing. Call. No, wyjdziecie i przyjdziecie teraz. A to... 2 minutes. We will be back in 2 minutes, okay? Dobrze, tak. Uwaga, słuchajcie. Musi jeszcze ten pan podtrzymać wasze dziecko 30 sekund i możecie po nie wracać. Dawaj! Że nie widzą piękna naszego dziecka. Yeah, thank you so much. We have present for you. It's a gift. Oh, my baby. Thank you so much. Okay, thank you. Uwaga, para wróciła i zostało im jeszcze 1,5 minuty, tak więc na spokojnie dali radę. I co? Jestem z was dumny. Jestem z was mega dumny, widziałem to z daleka. Kurczę, no rodzice na medal, Wszyscy zostawili dziecko. Chłop nie wiedział, co się dzieje, ale bardzo dobrze, jestem z was dumny. Lecicie! Przepraszam. Bo ja mam teraz dziecko, mam takie, czy pan przed 2 minuty je popilnował? Nie? Nie. Okay. Proszę! Tylko podtrzymać! Pan się śpieszy chyba. Dobra, co zrobić? Po prostu pytawać. Dobra, to zostawiamy. Tak, zostawiamy, leży na łóżeczku. Okej, kochani, udało nam się znaleźć panią, ale przebiegliśmy po tych ludziach. Nikt nie zrobił jak naszego dziecka, bo ogólnie w galerii było dużo starszych ludzi. Ja na miejscu starszych ludzi, też starszych ludzi bym się na przykład bała, bo wiecie, to może być jakaś bomba czy cokolwiek. Po prostu stres. A na szczęście udało nam się znaleźć sympatyczną panią. Ale popędziłaś. A masz smoczek?
ostatnio podczas biegania. No to nie. No Misia! A co? Ja powiedziałaś, że wypadł? Nie, bo myślałam, że tatuś patrzy na takie rzeczy. Masz bilet. Ale zlemek, mama, naprawdę. Tak, ja, Boże, jaki komplement, dziękuję. Dziękuję, że bardzo za pomoc. Miłego. Chodźmy. Dzięki. Nic się nie zrobiłam tak od razu. Ja piernicie. Udało się. Ale od razu się, Martin, mówię, że nasze dziecko było w cukierni, przy słodkich przekąsach, w ciepłym miejscu. Dobra, jako iż rodzice są trochę rozszczepani i bawią się dziećmi, nie wiem co oni tam odwalają, to samo ogłoszę wyniki. I tak, będę po prostu sprawiedliwy. Za to, że obydwoje znaleźli opiekę, ta para i ta para dostaje po jednym punkcie. A jako iż czas tutaj się też liczył i jedna para wykonała to szybciej, tak więc para, która się rozwiodła, czyli Gracjan i Jula, dostają jeden punkt, a para, która jest ze sobą, Santia i Borys, nie dostają w ogóle punkta. Czyli jeden punkt, dwa punkty, lecimy dalej. Uwaga, proszę państwa, każda z par będzie musiała spędzić 10 minut tutaj na placu zabaw i pobawić się ze swoim dzieckiem, ze swoją otuchą, największym skarbem na świecie. I już mi się kręci w głowie, już nie wiem co powiedzieć, żartuję. Dobra, i będą mieli do zdobycia tak tutaj, no zobaczymy ile punktów, jeszcze wam nie powiem, bo sam nie wiem, zobaczymy co będą robić, ale będzie liczyło się ich zachowanie i atrakcje, jakie wymyślam dla dziecka. Jeszcze mam ze sobą takie kibelki, schowam je i nagle krzyknę, że ich dziecku zachciało się po prostu kupę, co nie? I schowam gdzieś i oni będą musieli szybko znaleźć kibelek, wtedy dostaną za to punkt. Osoba, para, która szybciej odnajdzie kibelek, dostanie za to punkt. Macie za zadanie po prostu wziąć swoje dzieci i bawić się na tym placu zabaw. Dobrze. 10 minut. Razy? Chodź na karuzelę z nimi. Ale czekajcie, bo pamiętajcie, że najpierw muszą się wysiusiać. A, sorry. Na kibelku. No, żebyś nie... Kolega, bo ty miałeś nocnik. Dobra. Będziemy taką słodką temparą. A nasza zmieniła skina, teraz ma sukienkę. O! Trzymaj ją, będę wolno kręcić, żeby się nie wypadła. Będę trzymać ją z całej siły. Trzymaj ją z całej siły, żeby przypadkiem się nie upadła. Oj, takim totalnym skokiem. O nie, upada, ona lata. My nasze dziecko już przebraliśmy, czuję się mega komfortowo i teraz możesz zacząć super zabawę, więc co? Yes! A teraz ja! Mama, stuknięta mama. Ale chyba nie będziemy inwestować w nianie na razie. Nie, teraz możemy się jeszcze tutaj trochę powspinać. Chodź, Friday. Ej, Gryzia teraz idzie na huśtawkę. Uwaga, ja ją trzymam, żeby nie wypadła. Super! Hej, 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 jacy słodki! Usłyszałem, że waszym dzieciom zachciało się kubkę. Kto pierwszy znajdzie nocnik i mi tu przyniesie, wygrywa. Nie, nie ten, nie ten. O, przepraszam. Tutaj tam. Wąchaj, Gryzia, wąchaj! Mamy! Teraz musicie szybko ustalić dziecko i żeby zrobiło kupę. Szybko. Szybko. Sikaj, kurna, sikaj. No, ale ładnie. Dalej. Dobra. O, ładnie. Pięknie, ale ładnie, pięknie. Ale ładnie leci kupka, leci. Wykonali zadanie jako pierwsi. Uwaga. Za zabawę na placu widziałem tutaj różne rzeczy. Ta leżała tutaj na karuzeli. Co to ale ma być tak w ogóle? Dobrze. Uwaga, proszę państwa. Głowę tutaj Santia i Borys, związek stały, dostaje jeden punkt za to, że przynieśli kibelek i załatwili dziecko. A za zabawę na placu zabaw nikomu nie przypisuje żadnego punkta, ponieważ dziecko raczej nie przeżyłoby takiej zabawy na placu zabaw. Jak nie? Patrz, będzie mówić. Dobrze, tak jak widzicie, dzieci ledwo przeżyły. Ten w ogóle, ta w ogóle, zobaczcie. Ona przecież, ja widziałem, co ja huśtałem, a ta normalnie leciała. Oni zdobywają jeden punkt i wracamy teraz do domu, bo jak widać, dzieci zgłodniały. Moi drodzy, słyszałem, że kolejną konkurencją jest gotowanie dla bobasów. Ojciec aktualnie sobie drzemkę robi, zaraz mecz jakiś włączamy. Mama, zrobisz za mnie jedzonko? Oczywiście, Sanka. Dzięki. Kochani, będę robić właśnie jedzonko dla naszego dziecka, ale nie ma nic w naszej lodówce. Jakby jedyne co, to są marchewki, a kiedyś takie, bo widzę, jadł z marchewkami, więc zrobię marchewkę. Ej, marchewki z jabłkiem, były takie, bo ogólnie nie zrobię na jakiegoś takiego jedzenia, że nie będę nic podsmażać i w ogóle, gdybym to robiła dla tatuś, jadłem, smażyła i w ogóle, ale przez to, że jakby jedyne co, to mam do dyspozycji owocki, bo dziecko je pije w większości mus, jest to dziecko, które ma około teraz 2 miesiące, ale co, zrobię mu taki przecier bardziej, żeby to było gładziutkie i łatwo mu weszło do buzi. Mamy już wszystkie składniki, mamy marchewkę, jabłuszko, pomarańczkę i galaretkę, to jest jedno, co znalazłam. A, ale mogę ci go dać. Nie, spokojnie, nie musisz mi tak dać. Możemy na pół, bo nie ma problemu. A to ja coś sobie wynajdę. Nie, to weź na pół ze mną. No dobra. Witamy w kuchni z Juleczką. Juleczką! Oraz mną. Teraz gotujemy jedzenie dla naszych dzieci. Największego dziecka, czyli Marcela. Zrobimy tak, żeby nie zmiotował, ale żeby to smakował. Okay, ja pokroiłam już jabłuszka. Kolejną rzeczą jest marchewka. Ej, muszę chyba wymyślić to. Musz tarta z jogurtem? Tak.
fajnie. I autentycznie to jest dobre. Autentycznie to jest dobre. Ale nie, naprawdę, bo ten słodki z musztardą to tak jak na przykład schab w musztardzie. Coś takiego. A można też nowy ten. Nowy przepis. Mhm. Nie. Tego ostrego buzi. Tak, tak, tak. Ostre. Marcel po prostu jest zakochany w ostro. Dobra, teraz dajemy mus z truskawek. Trzeba wyjąć pestko. Mus truskawkowy. Pachnie truskawkami. Ej, wiecie co, ja mam taki strój jednoczęściowy, truskawkowy. Taki, wiecie, koco bluza. Jezu, to jest super. To jest ekstra i właśnie jest z truskawkami. To szkoda, że ja mam to w walizce. Co jeszcze by tu dodać, żeby być dobrą mogę matką? Mogę tylko wyjąć, pomóżcie mi. Ja ci pomogę. Uczyłam się tego na dziecku. Dobra, yeah. Mamy. Okay, myjemy to, żeby wszystko było higienicznie. Wyjmuj się. Ej, pachnie, ej, mega ładnie pachnie. Ogólnie wygląda nieapetycznie, ale musi czysto tak wyglądają, ale pachnie ale pomarańczką. To, ale to naprawdę autentycznie może być dobre, no bo ty tam naprawdę dałaś dobre. Pięknie, no pachnie. Kochani, my teraz będziemy ozdobiać nasze dania i widzimy się już przy werdykcie końcowym. Yeah. Dobra, co się stało z dziećmi, jak nie było kamery? Przeszło metamorfozę i teraz czeka na jedzonko, bo z głodu wyrosły już jej włosy i wszystko. Patrz, mama, zobacz. Wow. To jest pierwsze danie, już wam prezentuję. Moje danie prezentuje się tak, trochę je ozdobiłam. Jest to minka z uśmieszkiem. Oczka są w kształcie serduszek, czyli miłości. I ogólnie papka jest cennie zmielona, aby była ona lepszej jakości i spożywna, ponieważ znajdują się w niej marchewka oraz jabłko. Czyli jakieś duże wartości pożywcze, co są bardzo ważne. Do tego masz galaretkę, aby przegryźć czymś słodszym. No i co? Tak prezentuje się to danie. Yes. Dobrze, nie twoja kolej, Esmeraldo. To nie jest Esmeralda, tylko Gryzia! Puszczaj moje dziecko! Nie twoja kolej! Już mi z tym dzieckiem! Okay, próbuj. Marajka, paść na tatusia. A to jest serio mega dobre. Marchewka, jabłko i pomarańcza. Pierwsza, zobaczyć jak je dziecko by to zjadło. Pierwsza, zobaczyć jak dziecko by to zjadło. Ale nie ubrudź członka mojego. Smacznego, kochana. Będziesz to zlewał z jej ust, nie? A gdzie masz siłę? Trochę się żeżygała chyba. No takie jak musy takie dla dzieci, takie z ich garberki. Co on ci zrobił? Dać wujkowi garnkowi, pomilnować dziecka. A galerek nie smakuje. Ale zostawia taki ślad na języku. Taki jest granulkowate to. Dziecko nie mogłoby takiego. Nie, bo dziecko spróbuj, nie mogłoby przegryźć, ale też ja próbowałam. A spróbujesz na języku? Co ci zostaje? Kropki? Chciałabyś, żeby dziecko poleciło to? Ponieważ to jest cukier. No a cukier, dziecku, cukru, dziecku. Ale nie, to już chyba na wierzchu był. Ale spróbuj tego daniem pod spodem. Ej, mega się starałam. A spróbuj od dołu, bo to trzeba pomieszać. Ja jako mała dobrze mieszam, a spróbuj teraz. No. Nie zostaje tak dużo tego cukru. To było tylko na posypkę. Ale jest dobre, jest tak jak przeciętne może dziecka. Być. Yes! Yes! My tutaj mamy jogurt owies z błonnikiem, bo szybko wejdzie i wyjdzie. Następnie mamy do tego mus truskawkowy, cukinia, ale ona będzie, wiecie, taka słodka. No i jeszcze jabłuszko i właśnie też cukier, więc spróbuj. Ja chyba nie chcę tego jeść. Ale najpierw ona musi przyjeść. Ona nic nie musi. Synek. Dziecko zrzygało. Co to jest? Nie! Daj, musisz spróbować, musisz spróbować. Ona nie chce, ona nie chce. Ojciec! Musisz spróbować. Ona nie chce jeść tego. Gryzia. Zsuwaj się. Musisz spróbować tego dania. A jeszcze tak tutaj, jeszcze tak tutaj. Gryzia! Gryzia! Powiem wam tyle, jest tu dodane tyle tabaska, nie wiem czego. Ale śmierdzi to! Nie! To Marcel, nigdy ci nie da popilować mojego dziecka! Moja gryzia. Ogólnie tam jest jogurt, musztarda. I co tu jest ostrego? Co to było? Tabasko! Szecier z truskawek? Szecier z truskawek. Z truskawek. Z tym, z ogniem. Dobra. Uwaga, proszę państwa, wygrał związek stały. Daj, Santia i Borys. Daj, potrzeba dzieciaka. Dostają punkt za jedzenie. Daj! Jak chcecie kolejny taki odcinek z nową parą, to napiszcie w komentarzu, kogo byście chcieli zobaczyć. No i zostawcie subskrypcję, lajka w górę, widzimy się jutro o 16:00. Siemano! Dawaj go, dawaj go, dawaj!